Radio. Przeczytam Państwu porządek obrad. O fakcie posiedzenia, z obecności, stwierdzenie kworum, stwierdzam, że mamy uchwałę do Karolina Państwa miejskich uchwał. Wyznaczenie osoby do prokuratora posiedzenia. Katarzyna, połować. I przyjęcie komisji posiedzenia. Punkt drugi. Udzielenie głosu przewodniczącej za wybranie gościa. Punkt trzeci. Informacja przewodniczącej do rządu, bo porozumienie się wywala przewodniczącej Rady Dzielnicy. Podjęte działanie komisji z siedzeniami rady. Punkt czwarty. Przedstawienie propozycji i dyskusja w sprawie rozdysponowania środków z rezerwy celowej na 2018 rok. Punkt piąty. Podjęcie stanowiska w sprawie zmiany obwodu szkoły podstawowej nr 17 w Lublinie. Wniosek pani dyrektor Barbara Piotrowska. Punkt siódmy. Głosowanie w sprawie absolutorium dla zarządu Rady Dzielnicy przygotowanie działalności w 2017 roku. Punkt ósmy. Sprawy bieżące i zadania do zrealizowania. Punkt 9. Przyjęcie protokołu 19 posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 14 grudnia 2017 roku. Punkt 10. Ustalenie dyżurów zadań Rady. Punkt 11. Wzmocnienie posiedzenia. Czy przyjmujemy ten komentarz? Znaczy tylko, że tak. W sprawie absolutorium nie ma nikogo z komisji rewizyjnej. Przychodzą. To odpada. Odpada. To nie będzie. To czekamy ten punkt. Tak. Tak mi się wydaje. Tak? Tak. A to nie ma rządu. Nie ma nikogo. Nie ma jednej osoby. Także nie będziecie się głosowania w sprawie absolutorium. Gdzie zaczynamy? Podzielam Państwu głosy. Może powiem na początek, o co chodzi. Pan jest z szkoły. Sara, witam. Złożyłem wniosek do Rady Dzielnicy o rozdysponowanie środków z rezerwy celowej. Przeczytam. Szkoła podstawowa nr 20 w Lublinie zwraca się z prośbą, aby przy podziale budżetu na rok 2018 uwzględnić najpilniejszej potrzeby. Taki wymontaż 10 kamer, 8 wewnętrznych i 2 zewnętrzne, 10 800, zamontowanie zniszczonych i niespełniających norm przeciwpożarowych paneli ściernych i wykonanie tapety lotniskowej 1820, organizacja 6. festynu rodzinnego 3000, zakup ładów zespołowych jako elementu wyposażenia korytarza przy szatni 1200, gdzie jest bezpieczna budowa dwóch filarów znajdujących się na koło pierwszego piętra 6400. I teraz Państwu posłuchajcie. Proszę o uznotowanie. Wniosek skierowaliśmy jak najbardziej, czy potrzebna są wszystkie, żeby to są większe, dużo większe niż trzeba, więc skierowali wniosek, że możemy gdzieś na jakąś kwotę pieniężną do Państwa. Wykładam, że szkoła no, dosyć dawna w dużej mierze nie korzystała z takich środków, a potrzeby są no, narastające, tak chcielibyśmy tutaj Państwa prosić o jak największą pomoc, jaką tylko się da. W tamtym roku udało się od Państwa uzyskać 10 tysięcy, z tego co pamiętam. Także przydały się, natomiast w tym roku chcielibyśmy troszeczkę więcej. Gdyby się nam udało uzyskać, bylibyśmy szczęśliwi. To jest, można powiedzieć, może nie kropla, ale jakaś potrzeby, które są wiążące dla nas, jeżeli chodzi o ten rok. Nie ukrywamy, że oczkiem w głowie naszym największym, jeżeli chodzi o szkołę, to jest boisko szkoły. I tutaj też do Państwa też mam pytanie, bo próbować gdzieś walczyć. Próbować, ale to skutki są tego typu, że nie ma pieniążków, nie ma kto, można powiedzieć, się tym bezpośrednio zająć. Natomiast koszty zrobienia takiego boiska szkolnego są przeogromne, takiego prawdziwego boiska szkolnego. Tam jest bodajże około 500 000 złotych. My nie chcemy takiego boiska, tak byśmy powiedzieli. Natomiast zależy nam, żeby zrobić, przysposobić tam, które jest, albo na zasadzie. Także oprócz tych potrzeb, które tutaj wymieniliśmy, nie zmieniliśmy na boisku, wiemy, że to przekracza jakiekolwiek tutaj kwoty, które są do tych środków celowych. Natomiast jak już pomóc, jakbyśmy mogli uzyskać ten sposób, to też... Mówiliście Państwo, że my rezerwę celową mamy tylko 129 tysięcy na cały rok. Dlatego my się staramy to boisko przygotować, można powiedzieć, troszeczkę w sposób taki domatorski, tak bym powiedział. Czy można na przykład skorzystać z jakiejś innej formułacji, inicjatywy lokalnej, z budżetu obywatelskiego, niż... Dla Zbrojnego Obywatelskiego będziemy budować salę z języki no to może w tym roku spróbować z bliskiem. No na pewno będziemy pracować do pierwszej potrzeby na salach. Tylko z budżetem jest tak, że musimy mieć duże poparcie, wygrać. Tak, tam jest tak, że chyba jeden projekt zwyciężał, jeżeli chodzi o dzielnicę teraz. W tym roku chyba 80 osób wystarczy na tego, żeby tak. Natomiast w przyszłym roku nie wiadomo, jak się uda i zagra, natomiast może być jakiś projekt, który nas
trzy, czy to będzie już dodatkowo. Wydaliśmy najniższe, bo były chyba też i ponad 8, no niestety to są materiały specjalne. Wiemy, że tam z materiałami jest, ale... No muszą być jakieś wytrzymane. Tak, 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 musi być, tak, tak. A mamy akurat dwa filary. Dwa filary, tak, tak, to są dwa filary, które są, no panie, mają łazerię z lat 50., myślę, 60. Zabudowa jest naprawdę, to jest długotrwałe. Nie no, bez tego oczywiście, tak, to tam Państwo bywają, no bez Niemiec wiedzą, że to są zawsze ważne wydarzenia, gromadzące dużą ochronę społeczną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja chciałabym jeszcze zapytać. Wnosił też o organizację turniejów, zapasach, w sumą. Znaczy no, jakąś, jakąś pomoc. Tak, on chce, że jakąś pomoc. To znaczy pan Krzysztof prowadzi, myślę, że dzięki temu też. Oczywiście to by na szkoły musiało, tak, to nie może iść tak, że... dużo przez to, że są klasy, jest jedna klasa i siódma sportowa, typowo sportowa i klasy szósta, piąta i czwarta w tej chwili, myślę, że będzie dalej kontynuowana. Są to klasy profilowane, mają zmniejszoną ilość zajęć wychowania fizycznego. No, pan Krzysztof też tutaj korzysta z pomocy miasta, jest dosyć operatywnym człowiekiem. Także część zajęć sportowych, klasy profilowanych odbywa się na hali mocy, więc to, co napisał, to na pewno pozwoliłoby, no, ale tych treningów jest dużo. Tych treningów jest dużo. Tak, no Puchar Polski, no ZS Sokół już w tej chwili jest uznaną, tak. Także gdyby Państwo dysponowali i mogli w jakimś stopniu wesprzeć, może nie całość, ale część tego, co Pan Krzysztof tutaj wystąpił, to przyczyniłoby się do rozwoju. Ja mówię, to chodzi też o to, proszę Państwa, że nie błąkają się po ulicach po południach, że nie niszczą właśnie tych wystaw, tych tablic, to przychodzą, trenują tą swoją nadwyżkę siły fizycznej, że tak to określę, potrafią rozładować na sali fizycznej, pod kontrolą nauczyciela, jest bardzo zaangażowany, dzieci biorą, można powiedzieć, że za tydzień w tych zawodach, to niższe zawody teraz wyjeżdżają, to już troszeczkę starsze dzieciaki, turniej na Felinie. Co weekend to jest jakieś zawody? Tak, to też jest jakaś tam, już tak wiem, współzawodnictwo sportowe, gdzie się zbiera punkty, także na pewno dzieciaki na tym korzystają. Dzieciaki przychodzą do nas, nie tylko z naszych szkół, ale też i mieszkające w dzielnicach, czy u Państwa, tutaj bliżej, czy stają już Rodowicy, tam sobie przejeżdżają. Także jeżeli mogliby Państwo, to na pewno ja z całymi normalikami podpisuję się pod wnioskiem na Krzysztofa, bo
17. Nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Zwracam się z prośbą o finansowe wsparcie naszych wspólnych działań zmierzających do wzmocnienia podstawowych funkcji szkoły wychowawczej i edukacyjnej. Ważnym elementem naszych oddziaływań jest możliwość prezentacji osiągnięć uczniów poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych. Możliwość zaprezentowania osiągnięć, przeprowadzenie ogólnych zebrań z rodzicami czy udostępnienie sali gimnastycznej na spotkania Rady Dzielnicy lub spotkanie przedstawicieli władz z mieszkańcami wymaga zaciemnienia sali gimnastycznej, dlatego konieczny jest zakup rolet okiennych. Zwracam się zatem w imieniu społeczności szkolnej o pomoc w tym zakresie. Udzielony przez Radę za cukrownię wsparcie umożliwi realizację zadań statutowych szkoły, ale również zadań związanych z jej funkcjonowaniem w środowisku lokalnym wynikającym ze współpracy z Radą Dziewięcy za cukrownię. To jest wniosek tutaj z tej szkoły. No, nie ma kwoty podanej, to myślę, że jeżeli ustalimy, że będziemy to przekazywać, to wtedy będziemy dopytywać się, jaka kwota. No tak. A festy? Wręczałam tablety z tego projektu Absolvent. To rzeczywiście nie było tam nic widać, świeciło słońce i jak on z zarzutnikiem na tą tablicę, tam wiesz, tam nie było rzeczywiście nic widać. No to nic, tam przeczytałam po prostu to, co powiem, będziemy tam. Panowie chyba się śpieszą, prawda? Teraz przechodzimy do Także no nie wiem, my już dzisiaj rozmawialiśmy tutaj z panem Sikorą, także jesteśmy na bieżąco, że tak powiem, sprzątanie naszej dzielnicy się zacznie. No jak będą... Zabezpieczona została ta dziura tam na rzeką. Dzisiaj to jest ekipa MPW-ka, zaprowadziła taką płytą betonową, bo taki był nietypowy rozmiar, bo tam jest jakaś, nie wiem, studnia, jakaś Jest zabezpieczona, jest zrobiona. Nawet od razu dzwoniłem, tak, powiedział, że jest. To dobrze betonowo, bo przypuszczam, że inaczej by znowu zaraz wymieniają na taką studentę z kompozytu szpegu, że to ani na dwóch nie pójdzie nic. Znaczy nie, no to dobrze, bo mówię, no chyba wiem, ale ktoś sobie przywłaszczył i... I to samo, co zgłaszałam, te miejsca niebezpieczne przy dzierżawie 34O i 46B. Czy coś tam się udało zrobić? No czekamy na to. To właśnie, tam nie ma miejsca, tam są wszyscy. Ślizgawki porobione na tym pierwszym lodzie. No to tykę wkładam w ziemię i to nie czuję. Tak, no to tak jest. No i kolejna sprawa z dużym kontenerem. Nic się nie udało. Wnioskowaliśmy tutaj w sprawie dzielnicy o ustawienie na rogu ciepły. Przeskok z dużego kontenera na śmieci. No niestety miasto jest nieobjęte. Twierdzą, że każdy ma swoje. Każdą deklarację na śmieci podpisaną i na dzierżawnej, na ciepłej, tutaj na Rzykowskiej były kontrole prowadzone. Każdy ma deklarację, nie ma prawa od śmieci. Jasne. Jest odwrotnie. Już ciepła jest zasypana znowu. To transformatorową, chce się komuś ciągnąć opony, chce się komuś ciągnąć śmieci i tam na drzewo zostawić. Mm-hmm. No to musi zebrać i z powrotem cofnąć to drzewo do ulicy. Ludzie nie wiadomo po co to dzień wyrzucają. Znaczy tam się zdaje, że to większość, bo żywi to po sesji.
tu coś odbierze, wyciągnie z tego złoży i później gdzieś wyrzuci. No ale to... butelki akurat zielone od pomyki nie pewa, to on no to bierze, oczywiście, no nie, no bo to bym może... To rozwijane przez to machną. O, tutaj nie przychodzi za dużo. No nie, no. Nie robi wam tej porządku. Tak to dwa, tak to dwa. Tragedia, bo sam z tym został ciałownik na ciebie. To tam to zawsze. Na pozór, na co? To może wjeżdża na to, że mamy na Bystrzycę, akurat nie na Szkawanę. Ale słuchaj, tutaj wjeżdżają samochody od... Ile razy zaczyna się działka, ile razy przyjeżdża z piskiem, a on tam pod koniec, przecież to widać od samochodu. Ja. A czy coś wyszło na temat tego wysypiska tam na końcu przeskoku? Tam chyba policja miała tam interweniować, co tak dużo tam było przy studzience. Nie, co, no posprzątaliśmy, no i co, na drugi dzień przyjechałem, już drzwi od lodówki były. Tak, teraz znowu to się wymienił, biały montaż robił, umywalkę położył na pocy. Czy jest pan w stanie powiedzieć nam, kiedy będzie, kiedy się uda posprzątać? Bo to z więźniami musi być, nie, ta akcja? Wiadomo, my nie jesteśmy sami, nie jest tylko za co wrożą, jest tutaj miasto. Bardziej jest na centrum. Jeszcze zakładają śniegi, jeszcze zakładają zimy. Po tym wszystkim, jak to się przebierze, dopiero zakładać się ruszy. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Posprzątane przed zimą było. Mm-hmm. A to właśnie, to rozprzątanie, co pani robi z więźniami było, to tylko z tego dnia? Ja to wszystko zgłaszam do zarządu do Kimo. Bo to dzisiejszego wątpię, bo 34 Może ktoś wziął sobie? Tam, ty nie powiesz, ja wczoraj wyszłam do Wysiągłowskiej, bo to...
A propos jeszcze ten dzierżawnej tam 4E, co jest to zawalone, prawda, skarbnisko. Dostaliśmy decyzję, że jest nakaz wydany na rozbiórkę. Jest, określa się termin przystąpienia do robót z dniem 15 marca 2018 i zakończenie 30 września 2018. Chyba, że się odwołają. Mają, tylko czy oni to rozbiorą? Mają uprzątnąć i rozebrać wszystko ten, to jest z tego. Tak? Do względu? Ja to ci mówię, że było jak najbardziej coś robione na ciepłej, ale tutaj... A zaraz to zobaczysz, no. Tam jest sześciostki chyba. Powiadomione jest do sześciostek, a tu chyba jest... Witka. Dobrze, macie Państwo jeszcze jakieś pytania do Pana ze strony miejskiej? Tutaj właśnie tej ciepłej robienie nie do tego numeru, bo my jest zrobione tutaj przeskok, nie przeskok, tylko ciepła betonowa. Bo u nas jak było, tak jest nagle. Może jeszcze raz, bo teraz jest wiosna, tu wiesz, ten, dzwoniłam już dzisiaj do zarządu drugim osób, żeby dzierżawę ratować, wiesz, wysypkami i mówiłam też o tej, o ciepłej tu przypilnuje najwyższy żółtowy, bo tam nic nie jest zrobione, u nas nic, zostały. U nas nic, no to mówicie, nie jest zrobione, tylko ta dziura, co była taka duża, ciepła, radzikowska, betonowa. Tak, że tak sobie nazwijcie przy tym. Może materiał zabrać, bo dzierżawą też się robi. Ciepły zrobi, bo zawsze ale to jest... Ale słuchajcie, tak, to już jest zrobione, to się naprawdę... To składanie czasu było ciepło, można było zrobić. I to się po prostu przeciągało, przeciągało i w momencie, kiedy faktycznie śnieg spadł, to dostało odpowiedź, że teraz się nie da przyjechać. Yes. Dalej. No to mógłbym może dalej następny. Ale jeszcze takie pytanie, przepraszam. Macie Państwo jakiś kontakt do punktu kultury na 1 maja? Bo będę wnioskował o rezerwanie całej tej konstrukcji w Berlinie. Tak, ja komuś tam mam. Tak? Mhm. To w kontakcie jesteśmy, to dobrze, to jest ja się a jak to, że przeszkadzanie tamte? Nie, jest taka sytuacja, że kontaktu generalnie nie ma z nimi, jest na głucho zamknięte, nie ma tam nikogo, a z tych kwietników i z tych desek raz, że są połamane, że ktoś tam wpadnie, sobie krzywdę zrobi, a dwa, że z tych kwietników, tam gdzie te drzewka posadzone, zrobiły się kosze na śmieci. Że śnieg z dzierżawnej zgarnęli na chodnik i były też zgłoszenia, także później to mieli tam przemielić na drugą stronę, na cukrownię. Nie można było przejść chodnikiem w ogóle. I rozwieszałam te obwieszenia dotyczące dzielnicy remontu ulicy Lubelskiego, Lipca 80, co były na tablicach to wywieszane. Teraz mam jeszcze jedno, tylko że dotyczy, dzisiaj odebrałam, tylko że to już dotyczy Dywizjonów 303 i Wrotkowskiej, ale też to tylko rozwierzę. Wycięcie krzewów koło studzienki. Koło studzienki tam były takie krzewy wyrastały na rogach. Także zostały usunięte. I ochrona środowiska. Z ochrony środowiska chcieli zorganizować u nas na dzielnicy takie spotkanie dla mieszkańców dotyczące edukacji ekologicznej miasta Lublin. Więc ja odpisałam do nich... Co ty masz? No właśnie to. Tak, to ja mam to chyba, nie wiem. Szukamy.
Aha. Ja napisałam do nich taką odpowiedź, nie wiem czy dobrze zrobiłam czy źle, ale żeby takie spotkanie zorganizować razem ze szczepieniem. Bo inaczej chyba nikt by nie przyszedł. Tak mi się wydaje, że po prostu nie przyszedł. Więc wtedy mogli tak, takie właśnie, myślę, że każdy z tym przyjdzie, to i od razu będzie jakieś takie. Znak przypocztowy, zakaz zatrzymywania w postoju, całkowicie usunęli tabliczki, nie można się zatrzymywać koło poczty. To tak właśnie też się dowiedział, że tam jest remontowany peron. I w związku z tym, dopóki nie będzie ukończony remont, będzie zakaz zatrzymywania postoju przy poczcie. Napisali mi, że do końca roku. Ale może wcześniej. Otwarcie miało być z dniem 1 marca, niestety zostało przesunięte. Jest jeszcze 2 miesięcy. Tak. Czyli i dopiero będzie, jeżeli tak będzie. Maja, czyli od 1 maja. Także po 1 maja dopiero da się tam spowodować, wolność przed tak. Zakazie. Nie dotyczy chodnika. No, chodnik jest naprawdę szeroki. Z jakiegoś wzorowego przepisu, że się po wózki inwekcyjne będą mogły mieć między sobą. No to samo, to zamykające stawiają zakazy, wszystko ładnie pięknie, ale to sprzątać w szkole też nie potrafi po sobie, bo postawiają autobusy zastępcze zaraz z kolei, a tam nie podpisy się przy gazowym. Ja sobie nie widzę. Obraz ten jest dostarczy. Dostaliśmy również takie zapytanie. Biura Zarządzania Energią chcą ustalić na naszej dzielnicy punkty ładowania dla samochodów. Nie wiem, oni prosili o wskazanie takich punktów. Ja tutaj, jeżeli ktoś jakieś punkty wniesie, ja napisałam, ale też napisałam, że będzie zebranie i jeżeli będą jakieś inne propozycje, to po prostu jeszcze jedno pismo napiszę. Mi się wydaje, że to może przy tym, przy aquaparku, albo przez ten, przy stadionie, nie? Tam, gdzie jest jakiś monitoring, tak, tam, gdzie się zostawia samochód i idziesz na przykład na basen. Ja napisałam tak, ja mogę to jeszcze dopisać, to tutaj nie wiem, jakieś by były propozycje, dlatego że też napisałam im, że w razie czego napisałam tak, odpowiedzi na pismo przesłane Maliek, Rada Dzielnicy Zatoczona informuje, że na naszej dzielnicy znajdują się 2 stacje paliw przy ulicy Piłsudskiego oraz Prochmalnej, na których mogłyby powstać punkty ładowania, nie wiem czy się z tym zgodzicie, oraz parking przy ulicy Młyńskiej. Oni się pytali o parkingi, czy są, prawda? Więc tam przy Młyńskiej z tyłu jest taki parking, na którym by można było, tak, wydaje mi się... Stacja ładowania samochodów. Powiem tak, stacja ładowania pojazdów jest fajną rzeczą, fajny pomysł. Tylko nie może stać w miejscu odludu. Musi być stały nadzór nad tą stacją. Wiem o czym mówię, zaraz o jest stacja ładowania pojazdów. Więc naprawdę jest to element taki, który, tak jak Pan mówi, najlepiej byłoby przy stadionie albo przy aktorach. I ktoś musi mieć nad tym nadzór, ktoś musi mieć... No przy okazji, że ktoś przychodzi na jakąś imprezę czy coś, no to przecież to nie jest 10 minut, nie? To nie może być tak, że ktoś musi mieć nad tym nadzór. Dlaczego? Nie może być tak, że gniazda są odkryte. Musi być dostęp do gniazd zablokowany. Ktoś musi ten dostęp odblokować. Dlatego, że naprawdę może się zdarzyć, mogą się zdarzyć bardzo dziwne rzeczy, jeżeli dostęp do gniazd będzie wolny. Słuchajcie, bo ja już mówię tak, napisałam, ponadto na naszym terenie znajduje się... Dziękuję. Powiem tak, gdyby to powstało, to jest nie, to się może odnosić, to nie.
stacje, przeniesienie stacji rowerowej przy Zygmuntowskim. No i nie wiem, chciałabym, żeby jakieś głosowanie kto jest za, kto jest przeciw, bo są takie pomieszane głosy. Stacja jest tak i oni chcieli przenieść tą stację koło Aqua tutaj przy wejściu gdzieś, dlatego że twierdzą, że tam jakby mało jest użytkowana z tamtej strony, a że tutaj jest większa liczba ludzi. Stacja stoi naprzeciwko wejścia do tam, naprzeciwko jakiejś stadion Żyżowy, nie? Stoi stacja po drugiej stronie przy tam, przy Gostynie, jak jest, wejście do restauracji i chyba coś tam jeszcze jest. I oni chcą stąd przenosić stację pod Aqua. Pytam się, czy jest sens. Przecież to są dodatkowe koszty. To się naprawdę niewiele zmieni, bo ci ludzie, którzy tam gdzieś przemieszczają się na piechotę, no to będą czy z tej strony, czy 150 metrów dalej. No też nie można na ciągach komunikacyjnych ustawiać stacji rowerowej, bo to nie jest logiczne. No. Także jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać, to dojdzie tam też. No myślę też, że to jest tutaj po prostu nie A tutaj no, jest jakiś tam ciąg komunikacyjny i może być nie fajnie. No, czyli tak, że ja od tobą był przeciw. Ostatni zapis tam w rozporządzeniu.
rozporządzeniu Rady Miasta jest, że złożenie reklamacji wstrzymuje wszelkie czynności administracyjne, no ale nie wiem, może Pani o tym nie wiedziała. Także fachowość, gratuluję fachowości zarządowi drogi Most. Składanie projektów od 15 marca do 15 kwietnia w systemie elektronicznym bez konieczności składania wersji papierowej, ale to pod spodem pisze, można będzie złożyć tylko wersję papierową. Brawo. W przypadku projektu zlokalizowanych na terenie zarządzanym przez szkołę, instytucję, organizację, do wniosku dołączamy pisemną zgodę zarządcy terenu. Ocena będzie do końca maja. Rady dzielnic będą proszone o przesłanie swoich uwag do 15 maja. Głosowanie będzie od 23 września do 10 października na jeden duży i dwa małe. Głosować będą mogły osoby zameldowane plus dopisane. Osoby dotychczas dopisane są do radaru w systemie, czyli dopisane jako niezameldowane, którzy zamieszkują. Głosowanie papierowe będzie tylko osobiste w Urzędzie Miasta, że nie będzie można tak jak do tej pory było, że ktoś nazbierał 100 podpisów i zawiózł, tylko każdy musi oddzielnie przyjść. Głosowanie elektroniczne w bibliotekach bez konieczności logowania się. Ograniczenie możliwości głosowania do 5 razy można będzie najwięcej z jednego numeru, z jednego adresu e-mail. I też jest wiele oznaczeń głosu, będzie mogła oddać. Nie, na przykład ty będziesz mógł oddać za siebie, za dwa, to za trzy. Jedna osoba, 5 głosów będzie mogła oddać. Tylko na każdą inną osobę, nie? No i żeby 150 tysięcy było na mały projekt zagwarantowane, co było do tej pory. To znaczy na przykład 7 osób. Także takie zmiany, że nie pojmują. Maila będziesz zatarć, no, żeby zagłosować, żeby to głosować. To założę na każdą osobę 5. No i czas na ile głosów. No ale dobra, ale no to dobrze, są osoby starsze, które, tak jak mówi Pani Marysia, ona nie dojdzie do tej cukrowej, ona nie dojdzie do tego. To ty będziesz właśnie mogła ze swojego maila wpuścić. Ona nie ma co mieszkańców właśnie, to co? To co nie będzie można jej zebrać podpisów i dalej za to? Ale to na ten dzień założysz drugiego. Nie, dlatego, że robili tak na przykład. Ale to też będzie źle, no bo ja sobie siądę sobie w tym, wezmę książkę telefoniczną, w tym założę ze 100 maili. Tak, na każdej imię. No to też się wygląda. Nie, to nie kombinuję w ten sposób. Chodzi o tą wersję papierową, chodzi właśnie o to, że zbierali te 100 czy 200 czy 300 kartek i zanosili, prawda? Chodzi do człowieka w mieszkaniach i zbierali głos. A teraz nie będzie można, bo każdy będzie musiał sam pójść. I to ukrócili, tak jak sobie tą możliwość. Tak? No, mam też o takie spotkanie z Fundacji Wolności dotyczące tej zmiany w wyborach. Czy nie ma wyboru ogólnie? Na stronie z Fundacji Wolności jest film, który udzielam, że Państwo możecie sobie każdego. Przeważnie były takie zapytania o kamery, prawda? Ponieważ chcą wprowadzić kamery w punktach wyborczych. To ja w skrócie, może też sobie wejść i zobaczyć. O, jeszcze kurczę, nie wziąłem samochodu. Ja rozdałem takie ulotki na śmieci. Od 1 lipca będzie zmiana segregacji śmieci. To rozwieszałam na wszystkich kamienicach. To dostał z umowy. Tak, żadnego tam w kogucie, ale to zostanie. Nie przyszło jeszcze od tego, trzeba zacząć. Miałam tylko plakat. No, 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 nie rozdałam. Kasia, ten mostem uchodzi, to ci dałem jeszcze pieniądze. Chcę powiedzieć, że dostałam, a nie ulotkę. Ale nie, to nie jest to, co wnosił. No dobrze, ale jak na przykład kamienice mają podpisane. Dobrze, mamy kontener jeden duży zbiorczy na plastiki i te wszystkie inne cuda gminy i mamy drugi na odpady te stały, tak? Czyli to, co idzie z mieszkań. Gdzie oni chcą nam postawić jeszcze te pojemniki? To worki chyba będzie, tak mi się wydaje. Worków nie chcą zabierać. Jeżeli stoi ci worek obok pojemnika, on ci tego worka nie da. Jeżeli masz jasny tytuł zbiórka, to musi ci zabrać worek. A co nie zabrać? Ja bym ją zdaniem 5 worków zabrali, jeszcze trzy
Dobrze, ale te worki masz nastawione koło płotu. Tak. Przed płotem. A koło świetnika. Bo śmietnik masz wystawiony koło płotu. I dobrze. Ale wy przecież nie jesteście prywatna posesja. To jest prywatna posesja zarządzana przez NZB. I w dzień wywozu musicie wystawiać to. To każdy tak ma. Gdzie mam to wystawić? Na chodniku? Nie mam gdzie tego wystawić. No ja mam gdzie tego wystawić. Ale to ci wjeżdża tą bramą, więc to było do ciebie już nie to. Słuchaj, było wystawione i była awantura, że ludzie chodzący do kościoła nie mają. Jest niezmiernie z tego tytułu. Te ludzie chodzący do kościoła nie pominą, a ty w niedzielę wystawiasz to, że ludzie chodzą do kościoła? Na tygodniu wystawiasz, to niech chodzą inną drogą na tygodniu. Nie pominą to śmieci. Co to w ogóle by się zmusiło? Co ty nie chciała przejść? Kiedy? Przejściowo. To jeszcze pogadaj z naszą panią Teodozją. Ja pani Teodozji bym raz na trzy wytłumaczyła. Oczywiście, przyszła prośba o zgłoszenie członka do naszej dzielnicy z objęta rewitalizacją, zgłosząc przedstawiciela Komitetu Rewitalizacji Miasta Lutyń. Moja Witka zgłosiła się, tak że mamy się zgłosiła, no to ta zgoda była w ogóle, tak? Dróg od tutaj głównej dzierżawy cukrowni, gdzie po prostu nie było to remontowane ze środka.
środków rezerwy celowej i nie będzie remontowane, bo to jest plan pod budowę Lubelskiego Lipca. Także te uliczki też mają być wyrównane ze środków. To tu już jak z panem się porozumiałam, to zgłosiłam, że do posprzątania uliczki ciepła przez Kopcierzaw na 4E, to jest ten budynek spalony. To tutaj gdzieś jest, decyzja jest wydana na nas rozbiórki. Możecie sobie zobaczyć. Tak jak mówiłam, że tam od 15 marca do końca chyba września mają rozebrać i uporządkować ten teren. Zgłoszone zostało na policję zniszczenie tablicy naszej ogłoszeniowej. Tutaj na Włościańskiej, Włościańska Kropmarna. Policja zgłoszenie przyjęła, spisała kwotę 1500, tak jak wydatkowali na tą rezerwę. Zarząd Dróg Mostów ocenił, że szkoda jest w wysokości 350 zł, także będzie zrobiona, myślę, ceny Zarządu Dróg Mostów, bo napiszę wniosek, że po prostu w takiej kwocie zrobili, bo jak wnioskowałam na początku stycznia o właśnie wymianę tej tablicy, naprawę tablicy, no to usłyszałam odpowiedź, że póki co to nie mamy siły budżetu, bo to będzie około 1500 kosztować. No skoro jest taka niska kwota, to może myślę, że szybko to sprawnie zrobią. Od napisanej to dali odpowiedź. Tak, policja się zgłosiła i już. Ale nie, że wcześniej już dali odpowiedź, że 1500? Nie, nie, no ja zgłosiłam na podstawie tego, co ty mi przysłałaś, żeby cena taka była, że to jest kwota mniej więcej 1500. I ja tak napisałam, że w granicach 1500 zł. Policja zgłosiła się do Zarządu Dróg i Mostów i Zarząd Dróg i Mostów odpowiedział, że ta naprawa będzie kosztowała 4500. Więc teraz ja napisałam, że w tej kwocie zrobią z własnych środków. I jaką zbiórkę byśmy może zrobili, co? Tylko teraz przed świętami jeszcze? No, te wszystkie, tak, jako śmieci, pranki i tym podobne. Przed świętami czy po świętach? Jak się święta jest zrobić? Jak się zrobi brzydka pogoda, to wiesz. Po świętach, bo na święta będą się psuły, wiesz, po urządzeniu. Czyli co, połowa kwietnia? Dobra. A się strzeliłem. Jeszcze wpłynął mi wniosek, ponieważ dzielnicowy z 1 maja skontaktował się ze mną i jest problem z 1 maja 41. Tam jest bardzo dużo tych osób stojących, zakłócających ciszę nocną i spokój mieszkańcom. No i napisałam takie zapytanie do komisariatu 3 policji, czy po prostu jakie widzą sposoby rozwiązania tego problemu. No i jedynym sposobem jest monitoring. Mogę przeczytać odpowiedź. Co najważniejsze, to jest monitoring, ale nie ma świecie, ale tego lokalu. To jest sobie już trzeba monitoring. To będzie bufę. Bo to jest tak jakiś teren, w tym monitoringu, to nie mogę dojść co do tego. Nie wiem, no. To przecież jest jakiś tam. Przeczytam wam, co dostała jako osoba. Ona sobie życzyła, ta kobieta, bo ja z nią rozmawiałam, ona sobie zażyczyła, że ona chce tam kamerę i na tej dzielnicy tą kamerę zamontuje. Jej, bo ona się po prostu, no nie czuje się bezpiecznie, prawda, że w nocy jej wybiją szybę, bo tam biją i tak dalej. Ja podejrzewam, że gdyby jej mieli lubić tę szybę, to już by to zrobili 55 razy. Ona sobie zażyczyła i powiedziałam, że nie ma w ogóle szans, żeby jej rada dzielnicy finansowała, monitorowanie jej sobie sama zamontuje. Może sobie to odpisać przecież, może to sobie wciągnąć w koszty z tego, co się dzieje. Jak tutaj na przykładzie szkoły pisałam, to koszt takiej kamery do włączenia do monitoringu to jest około 25 tysięcy. Ale to żebyście wiedzieli. Można sobie kamerę zamontować taką, oni... Ale to nie, to jest to oczywiście. I dlatego teraz napisali, że to jest jedyna wejście tam monitoring. Koszt monitoringu, tak jak Litka mówi, to nie są bagatele czy sumy, bo jeżeli się założy... Ale jeżeli ona ma swój sklep, ty masz swój sklep, no to przecież nie idziesz do mieszkańców, wiesz, bo to jest całe po mieszkańcach tam. No bo po mieszkańcach, no ona z nimi doskonale wszystko już ustaliła z mieszkańcami. To taki bardzo to nie przeszkadzało przez tyle lat. No to nic, dobre, ja mam w każdym razie, że odpowiedź jest, no komisarz odpowiedzi widzi, że tam jest po prostu problem, że jest zakłócanie, że w okresie, jak Wam mówię, od 1 stycznia 2017
odnotowano 56 interwencji i one przeważnie się kończyły tam postępowaniem mandatowym, chyba jakieś kilka było wniosków o ukaranie do sądu. No i tutaj komisarz widzi, że jest problem i właśnie tutaj za chwilę będzie mogli odnotować. Prawie proszę przedstawić, co wpłynęło, nie? Także to będzie jako dane, może to nie coś byśmy mogli. Dobrze, ale ta pani z tego co zauważyłem, to ona lepiej robi niż kontroli. Ale ona się czuje niekomfortowo. Właśnie. To policja nie może zauważyć. Dzwoni na tą policję. Nagabuje radnych dzielnicy takich jak ciebie. Pracy, ale jeszcze godzina po pracy. Czy ja mam poszukiwać też była pracy? Szef sobie założył bez rady dzielnicy. Nie wiem, ze sposem nie mam na pracę. Ale poszukiwać pasi korabu, to też będzie interwencje. To nie jest to bardzo zgłosione. Ale interwencje są zgłaszane przez to jedynie po sądach. Właśnie mówię, przez ten razem przeszkadzało co bardzo, tak? Bardzo do której godziny? Później stali i... Nie przeszkadzało. No jest system miejskiego interwencji. No a nie, no właśnie mówię, że nie ale nie złożyła wniosek, co tutaj było w szkole zdemalowane, prawda? Pamiętasz, w tamtym roku pomalowali z tyłu na boisku słupki, wszystko zniszczyli, pomalowali przed samym Festynem. Złożyłam tutaj na prośbę pani dyrektor, złożyłam do miasta zapytanie, czy jest możliwość przyłączenia tutaj szkoły do monitoringu miejskiego. Odpowiedzieli mi, że owszem, ale niech rezerwa, rada dzielnicy za cukrownią zasponsoruje z rezerwy celowej przyłączenie. I było właśnie wycenione, że to jest koszt około 25 tysięcy. No dobrze, to teraz ten. To już jak jestem w temacie, że tak powiem, to już dalej przedstawienie propozycji. Przedstawienie propozycji i dyskusja w sprawie rozdysponowania środków z rezerwy celowej na 2018 rok. No ja was chyba nie zdziwię, bo chcę jak najwięcej środków uzyskać na remoncie żadnej, a wiecie doskonale dlaczego, dlatego że po prostu tych środków na remonty tych uliczek nie dostaniemy z miasta, ponieważ miasto nie widzi w tych terenach, że tak powiem, dalszej przyszłości. Wszędzie jest tłumaczenie, że w związku z rewitalizacją zmiany będą wyburzane i po prostu miasto nie inwestuje. Dlatego ja tutaj w imieniu swoim mieszkańców proszę o jak najwyższą kwotę, nie wiem, 60-70 tysięcy, ile nam się uda to po prostu wygospodarować na remont. To trzeba sobie zdać sprawę, że za 60-70 tysięcy to 3-4 uliczki maksymalnie, nie więcej. Ile zostało do końca? Ale trzeba chyba i te, które były już wcześniej robione, to już są do remontu niektóre. Także po prostu trzeba było uzupełniać też, bo naprawdę po dużych opadach deszczu nie da się przejść. Takie są niektóre sytuacje na ulicy. One czy reklamacje. U mnie wtedy co była zrobiona tyle lat temu i ile czasu wytrzymała ta uliczka i była zrobiona porządnie. Bo może inna ekipa robiła. Oczywiście, że inna ekipa robiła. Bo robili ją tydzień czasu, jedną uliczkę. Szkoła, no też jest uliczka, no dzisiaj szłam tam tą uliczką, ale a nasza uliczka, tam mówię, wyszłam preta. No to widzę, że poparcie będzie. Dobra. Następne to były te dwa wnioski ze szkoły podstawowej tutaj 20, ze szkoły podstawowej 17. To były te wnioski. Ja jeszcze chcę dodać o tej 17, o tym Krystynie całym. No ja wiem. Mogę teraz. Tak, proszę. No nie wiem, dlaczego nie napisało tego pisma. Trzeba. Trzeba. Mają to jest fajna sprawa. Nie, mają to po zniszczeniu wiesz o wniosku. Ja podejrzewam, że po prostu pani dyrektor gdzieś informacje, wymiana informacji im zaszmatowała i którą wyle im rekomendacje. Chodzi o to, że mają fajny pomysł na ten festyn. Będzie festyn nie na miejscu, tylko festyn wyjazdowy. Będą podstawione autokary, jeden bodajże o 9, drugi o 14 czy 15. To już jest, to już nie będzie mocno z tego. Chcą zrobić festyn, nie wiem dokładnie jakie to jest, jest jakiś rancho, są tam zwierzęta.
zwierzęta, jest jakaś kolejka, jest ognisko, cudawianki i w ogóle i oni chcą po prostu, wiesz, podstawią autokary, kto będzie chciał, może pojechać. No jak na grzyby, Wojtuś? To ryzyko, to dzieci będą musiały nie muszą dzieci jechać z rodzicami, ponieważ będą opiekunowie. Jeżeli rodzice idą do pracy, będzie potem odstawiony drugi autokar, jeżeli będziesz chciała dojechać. Może nie słyszę. Nie pamiętam dokładnie, w Boże, Gośka, ty wiesz tam, jak się jedzie z Abramowicę w tamtą stronę. Wiem, gdzie ja tam byłam, no wiem, to jest w już tam co to jest za linię. Co to jest za linię? I w każdym razie możesz sobie po prostu przygotować dzieci, oni wezmą te dzieci, pojadą tam z nimi, potem będziesz chciała do nich dojechać. Na tej zasadzie. Dobrze, ja w każdym razie tak, o to właśnie ja wnioskuję. Tak, o festyn, o pieniądze na festyn. Dobrze, ja wnioskuję dalej. Przedstawiłam ten wniosek, który wpłynął kamera tutaj w monitoringu przy ulicy 1 Maja. I jeszcze proponuję też, żebyśmy zabezpieczyli z rezerwy celowej środki na naprawę ulicy 1 Maja. Dlatego, że tam jest to taką docelową, nie dorywczą, wyrównanie tych płytek chodnikowych ruszających się, podklejenie i tym podobnym. Dlatego, że ja wiem, jak to wygląda od dwóch ostatnich lat, w momencie, kiedy my składamy ze środków miasta, oni po prostu... No właśnie wiem, dlatego że jak to jest zrobione, a jak my zabezpieczymy z rezerwy, może będzie zrobione lepiej. Bo to jest po prostu tak zrobione, że to za miesiąc jest to samo, co było. My składamy pismo, Bośka też składała, ja też składam, my składamy pismo, a oni mówią, że my już zrobiliśmy. I może w tym momencie, no nie wiem, jaka to by była kwota, ale tak proponuję od 2 do 5 tysięcy, nie? No tak mi się wydaje, że... wymieniać w tym całej modernizacji. Nie, to jest na naprawę. Oni zrobił. To jest na zabezpieczenie na miesiące. Od początku kadencji naszej już. Ja wiem tylko, że teraz nie może być wkrótce, że to przejdzie. Dobrze, ja właśnie będzie bardzo dużo na przykład do 1 Maja. Tak, ale to już nie w tym roku. A tam są wystające płytki, tam się wszystko rusza, no i trzeba to jakoś naprawić. Konkretnie. Także myślę, że jakbyśmy to zabezpieczyli, że to by przeszło w rezerwy celowe, no to jakbyśmy... Ja to się boję. Bo na razie jak odpalili tu paru więcej, to ja nie mogę sobie samochodu na pocztowej zaparkować. To jak zrobi jeszcze metropolitarny, to już nigdzie nie mogę zaparkować. Ciekawe, czy jakieś to było na portu liniarach. Zawsze nie mogę przyjść. No, także takie wnioski. A to chyba tutaj szkoła. Znaczy ja nie jestem za tym. To chyba szkoła. To takie wyjazdowe to zdałam sam, żeby dzieci wysłały. Ja bym swoich dzieci nie puściła samej, żeby pojechały ze szkołą. Znaczy to jest dlaczego? Szkołę. Ja w tym ale kto o to walczy? No straszy, no, że zlikwidują, że dzieci nie ma. Nie słyszałam. Mówi, że ksiądz jest. Ale ksiądz dlatego mówił w niedzielę w kościele, ponieważ jest marzec i dzieci z naszej dzielnicy, tak jakbyś chciała na przykład przenieść synów swoich, to do zakończenia 8 klasy będą do Jana Bosko chodzić w gratisie. To nie prawda, tak jest. To jest płatne. Co jest płatne? Jana Bosko. Słuchaj, bo twój Karol nie chodzi do naszej szkoły, ale gdybym ja chciał na jego próbę,
dzieci uciekają z tej szkoły. Ale to nie jest taka, ja nie wiem. Czyli nie można w końcu zrobić jakiegoś porządku tutaj w środku. Pani dyrektor tam mówiła bardzo fajnie. Znaczy to nie wydaje mi się, że o szkołę, że szkoła jest... Ale nie chcecie dzieci. Dzieci nie decydują same o sobie, dzieci decydują o pracę. Dobrze. Spowodowane mi się wydaje, że to jest spowodowane poziomem szkoły. Ja wiem, jak Jerzy chodzi do... Też. A jakim poziomem? Ale pani chodzi, Kasia, o to, że ja wiem, jak Jerzy chodzi do tego szkoły. Tam jest naprawdę wysoki poziom. I on ma te same książki w trzeciej klasie, co dzieci tutaj w czwartej klasie. Na tym samym poziomie idą. To zobacz, to dziecko w trzeciej klasie przerabia... A jak dziecko w trzeciej klasie może przerabiać to, co dziecko w czwartej klasie, skoro jest program przez minister edukacji ustanowiony? Ale dzieci przy... naprawdę mają wysoki poziom. Ja bym wybroniła, słuchaj, moja oczywiście. Mój panem, to wiadomo, że to będzie chodzi do domu. Słuchaj, nie jestem Paulina. Nie, nie jestem. Nie jest Paulina. Ale no, już to jest coś takiego. Jak dziecko będzie chciało się uczyć, będzie chciało. Jak dziecko będzie miało wsparcie w domu, bo mama przyjdzie, nie zajrzy do zeszytu, to będzie się uczyło. Moja córka, do której szkoły by nie zdawała, jest po tej szkole, dostaje się w pierwszym naborze. Tak, nigdy nie zdawała żadnych poprawek, a w tym, w ubiegłym roku dostała się na 3 kierunki, które sobie wybrała. I moje dziecko studiuje prawo po tej szkole, gdzie uczyli ją ci nauczyciele i gdzie był ten taki właśnie super niski poziom. Ale Paulina, dlaczego? Dlaczego są dzieci, które dostają jedynki, są dzieci, które dostają dobre oceny? I łatwiej jest powiedzieć, bo jest pani Bis, która jest taka śmakaczowaka. Jest, ale kto z nas nie jest? Nie chodzi o to, że jest na początku, że jest jeszcze poziom, bo to jest na poziomie 20, to jest pierwszy poziom. Jak teraz jest na poziomie 20? Chodzi mi, że to jest poziom. Słuchaj, teraz chodzą do szkoły dzieci. Dobra, bo rozmawiacie sobie później. Ja mam ciągle była ozonowa, była mackowa, była tarna. Ja nie wiem, czy tego nie nauczyła. Moją Agnieszkę, która się nauczyła, ucieka ze swojej literackiej. Mieliśmy 2 lata temu konkurs matematyczny, gdzie moja Maja wygrała. Międzyszkolny organizowała nasza szkoła, moja Maja wygrała. Były dzieci z różnych szkół. Także naprawdę co roku jest 1 lub 2 międzyszkolne konkursy nasza szkoła organizuje. No dobrze, ale mówię, no ja wiem, że jest niższy poziom jak... Nie jest na pewno, ale patrz, znasz poziomowo, znasz łatwowo, znasz dzieci, możemy przejść dalej. To dlaczego dobrzy nauczyciele uciekają stąd? Właśnie. Ale tutaj są dobrzy nauczyciele. Dobrzy nauczyciele byli, dzieci były akceptowane przez nauczycieli. Nie, są teraz, chodzą do szkoły dzieci rodziców, którym się wydaje, że im się wszystko należy, bo jeżeli mama piątoklasisty jest zdziwiona, że jej syn nie umie tabliczki mnożenia, to ja się pytam, gdzie mama ta była, jak dziecko się w drugiej klasie uczy tabliczki mnożenia. Dobrze, ja cię rozumiem, ja nie wnikam w temat w tym momencie, tak? I to się bierze stąd. Ja z tą szkołą funkcjonuję od 90 roku. Teraz już nie funkcjonujesz. Dobrze, kończymy temat, bo to jest temat rzeka. Proszę, robimy rezerwę. Nie, już to kończę. Proszę bardzo, mam wniosek od pani dyrektor. No ale zabraliście mi. Ona mi się nie otworzy. Dobrze, mam wniosek jeszcze od pani dyrektor o poparcie. Od pani dyrektor Beaty Kwiatkowskiej, tutaj ze szkoły podstawowej. Przeczytam. Dyrektor Szkoły Podstawowej zwraca się z prośbą o zmianę obwodu Szkoły Podstawowej nr 17. W związku z niewielką liczbą dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 17 konieczne jest poszerzenie obwodu Szkoły Podstawowej o ulicę. Obecnie będące w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 28 Nadbystrzycka od Ronda Narodowych Sił Zbrojnych do ulicy Romantycznej. Obecnie będące w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 51 Szczytowa, Wąwozowa, Wyżynna. Obecnie będące w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 30 Diamantowa od skrzyżowania z Medalionu do skrzyżowania z Krochmalną i Żmijewską Janowską przy bocznicy Wrotkowska. I obecnie będące w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 ulica Nowy Świat. Obecnie będące w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7 Kredowa, Wapienna, Wigilijna, Zakola. Dzieci z rocznika 2013 zamieszkałych w obwodzie szkoły według wydruku jest 22. Jednak z danych zebranych przez szkoły wynika, że zamieszkujących faktycznie w obwodzie szkoły jest 10.
Dzieci z rocznika 2012 zamieszkały w obwodzie szkoły 16, jeden faktycznie mieszkających 8. I pani dyrektor zwróciła się do nas z wnioskiem o poparcie tego stanowiska, żeby po prostu obwód szkoły był zmieniony. Czy na podstawie tego? Że będzie większa ilość dzieci. Kiedyś tak jak ja chodziłam, mieszkałam przy na Janowskiej, połowa Janowskiej chodziła tu do szkoły, a ja chodziłam na Nałkowskiej, bo byłam w tej drugiej połowie Janowskiej. No to co jest pod tej takie okręgi, wiesz, to tutaj pan Marek koszyk, nie wiem, gdzie jest. Ale to właśnie jest to, że obwód jest i ty mieszkasz tutaj, bo może też koszyk nie ma teraz obwodu. Niekoniecznie to tak jest. Regionalizacja obowiązuje. Przyjmują dzieci z rejonu. Przyjmują, tak. Ale jeżeli chcesz zapisać swoje dziecko, to musisz, teraz tak jest przynajmniej, że musisz to jakoś udokumentować. Czyli dostajesz te punkty, tak jak zawsze, że na przykład będziesz chciał zapisać Szymona, że ja się tam chodził na przykład, nie? Że przez to bez problemu nie pamiętam. Ale nie w te, ja w ten sposób, no, że teraz to tak, no, wiesz, biorą, że... Tak jak na przedszkola robię. Tak, że... nieważne, że ty chcesz. No. Musisz po prostu to jakoś tak przedstawić i za każdy jakiś tam masz, jest tam jakaś różnica i to wypełnisz. A na ten sam wniosek, pani dyrektor, możemy poprzeć, prawda? Tak, popieramy oczywiście. Głosujemy. Kto jest za poparciem wniosku? Na... Wszyscy za. No. Ja też przeciw. Przeciw? Dobra. No właśnie, jak jestem zrozgotana. I biednie. I proszę, żebyś to podzielił. Poza tym pójdą jeszcze tak. Z Nowego Świata będą płakać, że oni nie mają. Nie, nie wiesz co, pani dyrektor, najbardziej chodzi o te jakieś diamenty w rodkowaciące. Co to jest? Coś mi tu mówiła o tym. Ja zakrzyżowałem. Oni kiedyś chodzi do szkoły. I wiesz co, i pani dyrektor poszła tam do szkoły tutaj na dole, popatrzyła, które jak dzieją w szkoli i przepisała to. Nie, pani dyrektor spisała to, co było kiedyś, bo te wszystkie, to co ona tu napisała, bo kiedyś o tej krajowej, to jest szkoły. Jak ja chodziłam do Kukańskiej. Nie, wiecie, to robi realizację tak w tej chwili, nie jest taka obowiązkowa właśnie, tak jak Paweł mówi, że... A ludzie gdzie zechcą, tak zapiszą. Tak, i tak zapiszą. Znaczy, to... nie musi, uczeń nie musi chodzić do... do swojego rejonu. Której rejonie mieszka, jeżeli jest przyjęty do innej szkoły. Ale ma pierwszeństwo przyjęcie do szkoły w rejonie. I tyle. Bo kiedyś to było takie naprawdę, to było pilnowane. Ale się nasz rejon, nasza szkoła. Jak ma wybór, czy pójdzie na Nowakowskich do szkoły, czy pójdzie na Radości do szkoły, czy pójdzie tam na Piłsudskiego do szkoły, no proszę was. Ale by 20 też spadła. To co kiedyś było, to co jest teraz, to... No to co, proszę was. No proszę dalej. No to ja teraz proponuję, że podziałam do kształtu docelowej. Nie wiem, może chcecie się zastanowić nad tymi drobniejszymi, ale w sumie zależałoby mi, żebyśmy przegłosowali tutaj inwestycje na dzierżawy, dlatego żeby oni mogli sobie plany projekty już szybciej przygotować i w miarę jak pogoda pozwoli, żeby te remonty ruszyły. 80? Jeszcze 47 zostanie. Słuchajmy się, bo myślę, że to jest może te drobne, a później zobaczymy, ile zostanie. Się bo ci nie zrobię, bo jesteś ujęta od Lubackiego miejsca budowy. Kurde, ile czasu już jestem ujęta? Ale to jest skończone całkowicie. 2000, nie, 21. No, bo też mieli długą budowę. Już ona jest też. Także jak rondo pójdzie, to na razie, jeżeli nie wiem, jak rondo pójdzie, to zaraz idzie do pierwszego miliona. Chodzi do koło, to wszystko będą rozpuszczone, czyli na nowo to wszystko zrobić. I tam będzie to jest. Dobrze, a teraz mi jeszcze powiedz, jeżeli to jest kamienica prywatna zarządzana przez ZBM, a my nie możemy stworzyć komitetu budowlanego, jak my mamy się do tego ustosunkować, jeżeli nie możemy prowadzić i stosować podobno? Nie wiem, musisz iść do prawnika, nie udzielę odpowiedzi, wiesz co chodzi o związku. No chyba, że oni jakoś to wyciągną do kamienicy, a później od kamienicy. Nie, to jest reakcja. Tak jak wiesz, no bo w tym momencie ja mam tą wodę, tak? Nie mam kanalizacji, jestem podłączona do szamba. 2,60 m szamba na 14 osób, proszę was. Z czego tylko ja płacę to szamba. Mhm.
Ja to mówię, to pewnie będzie na tej zasadzie, bo wiesz, jak zrobią ciąg, no to będzie gdzieś w ulicy kanalizacja, potem będzie odwodnienie i kanalizacja, no i cała nowa nawierzchnia. I podejrzewam, że będzie możliwość, nie wiem, jak to studzienka, czy punkt, jak tam się tam nazywa. Ja powiedziałam, że jeżeli ktoś się indywidualnie podłączyć od granicy działki. Jeżeli ktoś będzie popierał moją prośbę o przyłączenie kanalizacji, no bo wiadomo, ja jako jedna, ale tak naprawdę w Kamienicy będą walczą, bo to od 90 roku walczą o to, 80 któregoś nawet tam. I nie wiem, czy wtedy po prostu funduszami ja będę takimi wspierał, bo ja ciepła robiła tam dalej, to to było 80 coś tam tysięcy. Dobrze, ale jeżeli jest inwestycja trasa, to jakby obligatoryjnie oni są zmuszeni do jakiegoś przynajmniej przyzwoitego zagospodarowania terenu przyległego. Ale napisaliśmy. I to jest odwodnienie ciepłe, tak mówię, i tej idzie czarnej, jest pisane w zadaniu przy budowie lubelskiego Lipca 80. Ale to już jest, to jest to już zatwierdzone, bo jest obligatoryjnie, no i nie ma. Ja chciałam, to było tak powiedziane, że jeżeli nie ma wody, nie będzie kanalizacji, to jedno bez drugiego nie może funkcjonować. Chciałam założyć punkt budowlany, założyć wodę. Lokatorzy się wycofali, zostałam na lodzie, dokumentację pociągnęłam dalej, zrobiłam prywatnie, no nie do końca to wszystko tak jak powinno być, ale papiery z urzędu mam, zgody wszystkie mam, nieważne, że tam sąsiadka, że nielegalnie wszystko zrobiłam, komisję mi nasyłała, dokumentację mam, tylko mówię, ja jako lokator, nie wiem, tam jest w sumie około 10-15 osób w kamienicy, ja sama jedna nie dam rady finansowej. Bo oni tego nie poczyną, bo każdy będzie chciał jak najbardziej. Ale ty musiał do swojego mieszkania. Będziesz miał kanalizację, będziesz bo to jest, ty to sobie tylko od swojego zrobisz. Będzie kanalizacja. No dobrze, ja sobie zrobię, ja stanę na głowie, żeby to zrobić, ale wiesz, jeżeli będę chciała sobie podciągnąć i to nie będzie... Nie będą się podciągnąć. No nie będą się mogli podciągnąć, ale chodzi o fundusze. Jeżeli oni mi powiedzą, że owszem, dostanę zgody na tą kanalizację i połączą mnie w końcu do wody miejskiej, bo w tym momencie jestem podłączona do sąsiadów, zaśpiewają mi nie wiadomo jakie pieniądze, no to się uczę, że wiadomo, ja sama nie dam rady. Ale to jest tak jak, nawet jak dom budujesz, to coś, to ty... No ale to każdy z nas się koryka z taką rzeczą. A ty do ulicy musisz na szpiewanie. Nie, bo na działce prywatnej nic nie zrobią, tylko tam gdzie jest działka miejska, tam będzie kanalizacja. Właśnie, to jest... To jest działka prywatna, kamienica prywatna, do której są spadkobiercy, ale nie mają załatwianych spraw spadkowych, nikt tam nie ma sprawy spadkowej. I jest to w bezpośrednim zarządzie miasta. My chodzimy do miasta, oni od nas biorą pieniądze, wszystko tam robią, ale jeżeli my od nich coś chcemy, to oni już nie mogą. No i może coś się zmieni, jak już będzie faktowa, już jakby zaczął się teraz. Bo ja mówię, wójciki są, no tam jest 3 rodziny w jednym budynku, no to oni się podzielą, tak? Obok jest 2 rodziny, oni się podzielą kosztami, tak? Ale co innego jest dom wójcików, a co innego jesteś ty, gdzie masz swoje osobne wejście i sobie po prostu... Ale ja nie jestem prywatny. Ale co prywatne? Nie jestem prywatny. Ale jeżeli będzie każdy musiał sobie mieszkanie pociągnąć na swój koszt, to sobie pociągniesz do swojego lokalu na swój koszt. Dobrze, ale nie mogę stworzyć komitetu budowlanego jako jedna osoba, bo o to mi chodzi. Bo nie mogę tego przeskoczyć. Ja no, ale może to się zmieni, jak już to będą robili. Rozumiesz, co się tłumaczy? Jeżeli będzie ciągnięty rurociąg, znaczy ten kanalizacja. No ten rurociąg. Będą przyłącza robili. Podejrzewam, że będzie przyłącza do każdej działki przypisane. Jakiś punkt zostanie. Ja jestem obsadzona prywatnymi działkami, tam są prywatni właściciele. Ja nie mam nic z tej kamienicy, nie jestem prywatnym właścicielem, nie mam żadnej dokumentacji, nie mam niczego. Ja jestem tylko lokatorem wprowadzonym przez urząd miasta. Urząd miasta. Lokator bez względu na to, jakie to mieszkanie zajmował, użytkował, ma prawo do części wspólnych. Jeżeli jest to kanalizacja, to siłą rzeczy musi być doprowadzona. No i teraz jest inna sytuacja, to jest mieszkanie socjalne, w którym my nie możemy mieć założonego gazu, nie możemy mieć zrobionego centralnego ogrzewania, nie możemy mieć założonej wody. Studzienkę do pompy wodną mamy przydzieloną do ulicy. I wszyscy tam koło skórków wchodzą, korzystają stamtąd. Ja sobie prywatnie założyłam wodę i tą wodę w domu mam.
kanalizacja. Mamy dwa oddzielne szamba, kręgi szambowe porobione nowe przez miasto, gdzie jeden kręg szambowy ma 2 metry sześcienne i mamy podzielone te ubikacje. Do jednej ubikacji jest przydzielone 2 osoby, do drugiej jest przydzielone 14 osób. Gdzie ja korzystam z wody, w moim mam pracę z 14 osób. A to drugie szambo jest od co najmniej 4-5 lat niewybierane, bo tam są tylko 3 osoby. I każda sytuacja, kiedy przyjeżdża kanalizacja, ja muszę na własną prośbę szukać kanalizację, ja muszę płacić za tą kanalizację, chociaż mam umowę podpisaną z NZB-em, prawda? I teraz jest sytuacja, kiedy ja chciałam zrobić, założyć sobie sama wodę od miasta, jako jedyna osoba z kamienicy, nie mogę stworzyć komitetu budowlanego, muszę mieć minimum 2 osoby z kamienicy, żeby powstał komitet budowlany, żeby była uprawniona do rodzajukolwiek rzeczy. No to co, to nie może z sąsiadem? Nie mogę. Stodział? Pani, pani założy wodę, ja pani dam hydraulikę, nie ma hydraulika już. Kogo, tego pijaczka z tym dużym psem? Słuchaj, ja też mam pytanie a propos tych alejek na Cieszach. Czy będziemy uzupełniać te alejki na Cieszach? To po całości, tak jak lecą, czy to wyrysów? Do wyrysów. Do wyrysów. I to będzie tak tu, a tutaj już nasalane zostaje? Nie, to co zostaje, co teraz zostały te odcinki, te 100 metrów, złożyłam teraz wniosek, dzisiaj rozmawiałam ze Śpiewskim, dzisiaj złożyłam wniosek o uzupełnienie tych wszystkich początkowych alejek od głównej ulicy, za tutaj od Dzierżawnej, te, które zostały po ostatnich naprawach, że wiesz, część była zrobiona, a ten kawałek zostaje, ten kawałek, który jest wzięty pod, w planach pod budowę Lubelskiego Lipca, to ma być zrobione ze środków miasta. Dlatego, że my z rezerwy tego nie możemy przekazać, bo oni tego nie zrobią, bo tam jest inny plan przeznaczenia tych dróg. I to będzie zrobione ze środków miasta na zasadzie, że będzie wyrównane, żeby było w miarę równo. Nie będzie tak jak tam jest robione, że będzie tam ściągana ta warstwa, czy coś takiego, prawda? Będzie wyrównane, żeby nie było dołów. I tak samo tą dużą, szeroką poprzeczkę, wiesz, przy końcu przeskoku. Na tej samej zasadzie. To nie wiesz, kiedy ten hydrolat zacznie budować te drewa wypienne od 2000? Z tamtej strony od wypiennej już zaczynają. A jak masy? A od nie będzie. Widzicie, co już powiedziałam sobie? Nie, jeszcze miałam złożyć, nie wiem, propozycję, żeby od Krótkiej do stadionu, do kawałek, może na chodnik, żeby złożyć, czy z rezerwy celowej, to chyba nie ma szans, żeby to jakby to strasznie duża kwota była. Gdzie chodnik? Chodnik od, jak się wchodzi tam pod górkę, już na końcu Dzierżawnej, tam co rozkopali to wszystko. No, żeby mogli z samochodami Ale no tak, tam jest most, tylko że nie tutaj, żeby samochodami po tym jeździli, tylko nie, bo ale tam są unormowane działki. Tam nie są unormowane działki. Tam są działki. Znaczy on tylko podrówna, żeby było przejście na górze. A tutaj to są nie. Tam jest metralny chodnik po prawej stronie, żeby było dojście do stadionu tamtego. Tam będzie wyrównane, właściciel hydrowatu powiedział, że w momencie, kiedy pogoda pozwoli, będzie wyrównane. Oni to podsypią, żeby było lepsze przejście niż teraz jest, jak jest. Słuchajcie, ja mam właśnie szlaki niezałe koło mostu do stadionu. Tam się w ogóle nie da przejść na terenie koło stadionu. I co z tego, że jest chodzi? Tam się nie da przejść, bo tam jest. Tam się jest, ale nie zrobili tego, nie chodzi o to, nie zrobili, nie wykopali tego domu? Nie. Nie wykopali. Tam jak jest to małe boisko, między rzeką a boiskiem, to tam normalnie to nie jest. Ja to zgłaszam, oni mieli sobie kopać taki ruch. Od zeszłego roku. Tak, i nie wykopali do tego, bo ja tam teraz nie ścieżką na to, jak nie można ustawa sam przejść, można tam boiska. I tam jest taki kawałek położony. Tam jak są deszcze, tam jest chyba za nisko położone, tam jest kałuża. Nie, tam jest chodnik zrobiony, tak, który stoi większą część roku po prostu w kałuży wody. Tak.
Ja ostatnio tam będę szła i zaczęłam się topić. Nie wiedziałam, czy mam się wycofywać, bo nie mogłam się ruszyć, czy mam miała iść do przodu. Do przodu, Musimy zrobić tak czy inaczej zebranie jeszcze w kwietniu w sprawie absolutorium. To proponuję dzisiaj zagłosować nad rezerwą celową na wyższą kwotę, tą nadzierżawną. Ustalimy jaką kwotę i ewentualnie, no nie wiem, czy już dzisiaj podejmiemy decyzję w sprawie festynów na szkoły. Jeszcze jedno. Czy odkładamy też na kwiecień te decyzje? No właśnie. Ale to nie, to słuchajcie, to zostawimy, nie? To mówię, zróbmy może zabezpieczenie na te naprawy nawalia. Nie wiem. 2, 3, 4, żeby wyrównać te chodniki, czy ewentualnie powymieniać płytki, te, które są tam popękane, żeby to poszło z naszych środków, to wtedy może będzie jakoś solidniej zrobione. Płytki to jest 38 zł, tak? Jednej płytki, ale tak. Płycizny. Tak. Sztuka? Ale takiego, nie małej, tylko spinowej. No to dobrze, bo tam są stare. Podnikowe te szare, szare płytki są. Nie tak małych takich, tylko. No taki już. Ja bym w tym przejściu, może by było w ogóle czegoś tam nowe, żeby to jakoś zorganizować, bo nawet z wózkiem jak się tam idzie, samochody wjeżdżają. Po pierwsze, samochody stoją na tym chodniku. Ciężko jest przejść. Ciężko jest normalnie samemu przejść, jak już idzie dwie osoby, to jest porażka. A gdzie jeszcze tam przejść z tym wózkiem? Najprostsza rzecz oznakować jako zatrzymywanie pustowy. Są porobione te prace, gdzie można zatrzymać samochód teraz, gdzie nie można zatrzymać samochodu. Idziesz tam, tam jest po prostu pasaż z tyłu. Tam nie ma jak się tam dostać do tego. Jest problem. No ale jest zamiast nie miało jak, no więc nie zainterweniujemy, bo mieszkańcy sobie nie pozwolą, no co, jakiś zakaz tam. A to jest od mieszkańców. Teren za mieszkanie. I proszę ja ciebie, może nie musisz chodzić chodnik, nie możesz chodzić normalnie. Też nie wiem, czy to przeszło. Teraz się chodzi, ale może ktoś może wysiąść. Tak jest. No ale co, no jak jest nastawiony z wszystkich stron, słuchaj, to i tak wiesz ulicę, bo tam nic nie wiedzie. No ale, nie ma problemu, głosujemy. Ale rysują półkę na czole, nie wiem. Słuchajcie, tutaj jeszcze przy Piekarskiej, jak się wchodzi do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tam też takie miałam zgłoszenie, tylko nie wiem, jak mi pismo przybyć, nawet do dzisiaj nie dostanę na razie, żeby utwardzić tam tą drogę, ponieważ też są tam takie. No ale to też może na zasadzie tego destruktu, co będzie na dzierżawnej w ten, czy było tego też byśmy... Bo to jest problem, bo jeżeli my przeznaczymy pieniądze i zapadnie decyzja jakiegokolwiek remontu tam, a jest to prywatna własność, no to ktoś może się poczuć urażony i może jeszcze robić... Nie, nie, bo to miasto zarządza tym. Normalnie, więc to będzie też i szkoła. Potrzebny tak, i szkoła będzie korzystała.
zdarza, że dyrektorka będąc przeciwko się wszystkimi czterema lampami podpisuje. Tutaj jest, słuchajcie, ja nie mówię tutaj za organizację turniejów, no bo już naprawdę te turnieje inne sprawy, no to tylko, ale chodzi mi tutaj... Ale czemu ona jemu tutaj jest nie kłamiły, tego nie jest w stanie kłamić? Znaczy ja nie jestem w stanie sponsorować, tak? Bo mówię, że tak się tam bierze. Zastanówcie się nad tym jeszcze, bo my nie świecą. No bo ona wie, że on sobie kombinuje w inny sposób. Tak samo, tak samo jak i inne środki na szkołę. Jestem czegoś na razie, że nie dostanie. Tam moje dzieci chodzą, czy wiesz, czy dzieci mają no, tak, kolejne. Żeby... Z własnej kieszeni bym dokładnie miałam na zakup, wiesz, mamy kilów do ćwiczeń. Jasna czy... sprawa, to chodzi o to, że jak dostanie on, to żeby z tego nie korzystała szkoła. Ale to właśnie. To, tak, no właśnie, no jest to właśnie różnica, to jest, bo jeżeli dajesz jemu, to dajesz jemu, a nie szkole. To jeżeli dajemy, jak to dajemy temu związkowi soku, temu ten. No dobrze, no związkowi soku, on wynajmuje salę gimnastyczną w szkole, bo szkole trzyma, tak? No to wszystko w szkole trzyma, no bo jestem przyciągnięty. No to dobrze, no ale to właśnie widzisz. Jedno. Tak, że tam wiesz, dwie instytucje z tego korzystały. Nie, no można i standardzki akurat wiadomo, że szkoła go nie korzysta i tak, jeżeli sprzęt. No ale no właśnie o to chodzi, że widzisz, Tomek, ona po prostu, ona jemu nie da, więc tak, ona sobie no, weźmie swoje, napisze swoje, on napisze swoje, ona dostanie trochę, on dostanie trochę. Ale to słuchaj, gdybyśmy wskazywały, no to trzeba, przekazywali ten środki, no to trzeba wskazać, że po prostu z przeznaczeniem na niebie piłki czy coś takiego. Tak. Tak, w ten sposób to trzeba będzie przekazać, a nie, że później wiesz. Ten i Krzysiu powie, że to jego. Także zastanówcie się nad tymi pozostałymi propozycjami. Na wsparcie w zacznie sportowie zabierze piłki w topy i przyniesie się gdzie indziej, tak? Nie. Nie, bo on prowadzi jeszcze oprócz tu. Nie będzie mu zabrać. Dlaczego nie będzie mógł? Skoro że nie będzie Stowarzyszenie Soku, on to Stowarzyszenie Soku przynosił z koło 17 i zabiera wtedy szkoły. Stowarzyszenie Soku mieści się, kochana, na 12 chyba na 7 metrów. I tam się nie połowie miesiączka. Zastanówcie się. W kwietniu po świętach będzie kolejne posiedzenie, bo musimy absolutorium zrobić i wtedy rozdysponujemy ewentualnie te drobniejsze kwoty. Zastanówcie się, czy na szkoły coś przekazywać oprócz jeszcze na festyny. I ewentualnie te inne, jeżeli masz takie duże kwoty, te inne środki, które wiadomo. Ja chciałam to tutaj ewentualnie z 20 tysięcy tutaj przy piekarskiej. No. A co tam jeszcze przy piekarskiej robić? Do popsu, ten wiatr. Ale nie wiesz, jakie to jest, ale dlatego mówię. No to wiecie, najpierw jak jest zastępem. Pismo mi już tamtym tygodniu nie przynieść. Zakończenie, proszę bardzo. Głosować na razie trzeba. Ile? 80 tysięcy. 80 tysięcy na dzierżawcą 129. Może jeszcze pan prezydent zwiększy rezerwę. To jest, żeby na dzierżawą te 90? No podnieś rękę, głupia. Dobra, dawaj. Nie, przegłosowane. Przegłosowane. Reszta dzielimy na dwa festyny i na mniejsze pierdoły. Jest 5 tysięcy trzeba zostawić w razie czego na jakieś. No to mam festyny po 3 tysiące, głosujemy, kto jest za, ja jestem. No słuchajcie, no i proszę was, ale proszę was z tym maja, dlatego że jest naprawdę problem, żeby tam coś wyremontować ze środków miasta. Zabrałem 3 tysiące. Ale to, żeby się tam przejść jeszcze, na, no bo wiesz, my nie jesteśmy w stanie ocenić, jaka tam powierzchnia jest na wymianę. No to co na tydzień rano poszło? To jest 6, to zostało 33 tysiące, tak? 3 tysiące maja, zostało 30, tak? 6 tysięcy festyny. Już to 3 tysiące na maja, co? Zobaczymy. Ewentualnie te 30 nam jeszcze zostanie trochę dalej. 30 tysięcy nam zostanie. Dajcie drogę dla ciepła. Co ty chcesz na tej ciepłej? Co ci tam zrobić? To zastanówmy się jeszcze. Zastanówmy się nad tym, Z tej szkoły co widzicie? Rolety. Znaczy, wiecie co ja wam powiem? Ja wam powiem tak, nie wiem jaki jest koszt tych rolet. Ja wam powiem, że ja uważam, że na szkoły po 3 tysiące i w tym roku sobie dajemy spokój. Ja jestem za tym. Naprawdę dużo od nas ciągną. I wydaje mi się, że wystarczy. Znaczy, no moja siostra jest dyrektorką przedszkola i
Ale nie możemy jej dać. Nie, ale sposób. Co nie możemy? Powiem o co chodzi. I jakoś jej rada dzielnicy nic nie daje. No, żyje. I daje radę. I jeszcze, tak. Jeszcze jest w stanie wygospodarować na prawie dla pracowników. Tak, ja uważam, że dostali od nas dużo. Myślę, że jesteście... Jeszcze, no, czy prawdopodobnie 15 posiedzenia
tylko nie, nie ma dużo. Jakie on tam nie chce mieć dzieci? A przecież na razie chodzą z fajną, że pan głaszamy sam nie grać. Wspominałam, więc całkowicie, jakby mnie całkowicie nie było na... Możecie nie zrobić, nie mówię. Ale tak nie jest zapisane, że tam nie napisz, że ja nie wiem. Ale co? Ja przecież piszę, ja bardzo przepraszam. Ja tam jeszcze protokoł. No to Beatka. No to po takim. Ja piszę. Ja ogólnie piszę informację przewodniczącej zarządu Małgorzaty Matwieńczuk i przewodniczącej Rady Dzielnicy Lipnika. Przekachaj. O podjętych działaniach pomiędzy posiedzeniami. I proszę teraz ustalić, dać tutaj karteczkę pani Małgorzacie o podjętych działaniach. I ona swoje również. I proszę bardzo. Słuchajcie. A ja bym to pisała. Dyktafon, proszę mi. Dyżury ustalamy. Kto chętny? Wiecie. Dziękuję Państwu. Panie spotkanie. O moje nauki. Życzyliście.